na różnych etapach życia jakoś różne takie aspekty wiary do mnie mocniej przemawiają czy docierają. I obecnie jakoś aspekt wierności mocno do mnie wraca, że wiara jest wiernością, czy że jedną z form wiary jest wierność. Wierność wobec Pana Boga, wierność wobec pewnych decyzji, wierność wobec pewnych wyborów, które zostały dokonane. I czasami to jest trudna wierność, bo czasami serce człowieka czy myśli człowieka wyrywają się gdzieś w drugą stronę, ale wierność jest właśnie taką kotwicą czy takim korzeniem, które mnie trzyma przy Panu Bogu. I dzisiaj w psalmie czytamy takie słowa: i będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny w miłości. On tej miłości nigdy nie cofa. On, jeśli raz Cię wybrał, to Cię nie odrzuci. Nawet gdybyś nie wiadomo, jak Ty odrzucił Pana Boga, On jest wierny. To jest niesamowita jest ta wierność, bo czasami po ludzku byśmy powiedzieli, że to jest wierność, że ona nie ma sensu. Ale właśnie Bóg jest bezinteresowny w swojej wierności, bo On po prostu jest wierny w miłości.